Proszę się przedstawić. Dzień dobry, nazywam się Michał Sobczyszyn, jestem nauczycielem zespołu szkół elektronicznych i miałem okazję uczestniczyć razem z chłopcami w miesięcznych praktykach w Hiszpanii. Czego żeście się uczyli? Czego się uczyliśmy? Chłopcy chodzili na praktyki, ja miałem w tym czasie czas wolny, ale korzystałem również, uczęszczałem z chłopcami na język hiszpański. Także ten wolny czas wykorzystałem na poznanie języka hiszpańskiego. A grupa ogólnie się porozumiewała w jakim języku? Głównie rozmawiali po angielsku. Hiszpanie też wykorzystywali język angielski. Jak mieli problemy, to korzystali z translatorów, także nie było problemu z komunikacją. Zwyczaje Hiszpanów są nieco inne niż Polacy. Są trochę inne, ale przez miesiąc czasu poznaliśmy. Ale o której żeście zaczynali pracę? Bo Hiszpanie normalnie o 10 zaczynają. Chłopcy zaczynali od 9, bądź od 10 do godziny 14. Później była 3-godzinna siesta i od godziny 17 do 20, do 20.30 część chłopców wracała jeszcze na praktyki. I potem kolejna siesta. Potem kolejna siesta i czas wolny. Dobrze, dziękuję bardzo.